Jestem w miejscowości Wysoka. Wyjeżdżam w zasadzie teraz. Za 200 metrów skręć w lewo. Na drogę wojewódzką 796. Tutaj bardzo ciekawe skrzyżowanie. Skręć w lewo. Następnie skręć w lewo. Dwa skrzyżowania teraz będę pokonywał, jadąc w lewo. Tutaj oczywiście mam skrzyżowanie ze stopem, prawa, lewa, wolna, i na najbliższym skrzyżowaniu będę skręcał w lewo, czyli nie tutaj z powrotem do Wysokiej, a tutaj będę skręcał do skręć w lewo Wiesiołki. Oczywiście tutaj ustępujemy sprzeciwka. Natomiast jestem tutaj, celem mojej drogi jest dworzec, stacja, dworzec kolejowy w zasadzie, w Łazach. Do Łaz, do dworca jadę. Tereny, choć blisko domu, to można powiedzieć, że dosyć mi nieznane. Więc warto sobie od czasu do czasu gdzieś tam z pomocą nawigacji się przejechać. Oczywiście z Wysokiej ciutkę krótszą drogę miałbym, gdybym pojechał w drugą stronę niż wyjechałem, czyli nie tutaj na Wiesiółkę, a jechałbym bezpośrednio. Natomiast tutaj Wiesiółka również... Za 400 metrów skręć w prawo. Również można powiedzieć tereny mi nieznane, więc lubię, można powiedzieć, przez takie miejsca się przejechać. Stąd też taka, a nie inna moja decyzja. Wjeżdżamy teraz w taki odcinek dosyć... Skręć w prawo, następnie skręć w lewo. Dosyć kręty. Teraz skręcam w prawo, no to by wychodziło. Mamy taki wąski mostek. Choć nie, tu dwa auta by się chyba zmieściły. A następnie w lewo. Skręć w lewo. Tutaj w lewo. O, tutaj wiadukt. Będziemy pod wiaduktem, też chyba zwężonym. Zwróćmy uwagę, wiadukt jest tutaj dosyć wąsko, a nie mamy znaków, która strona ma tutaj pierwszeństwo przy przejeździe pod tym wiaduktem, więc trzeba bardzo uważać, trzeba zmniejszyć prędkość. No i poczekać na tych, którzy wyjeżdżają. Z drugiej strony również nie ma znaku. Ten znak, który tam widzieliśmy tyłem, to był znak ograniczenia tonażowego 10 ton. Natomiast na tym wiadukcie, którym przejechaliśmy, jest stacja Wiesiółka. Tutaj muszę powiedzieć, jestem po raz pierwszy w życiu. Tu nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek jechał. I jest to też o tyle dziwne, bo są to tereny oddalone, nie wiem, o ile, jakieś 15 km od miejsca, gdzie mieszkam. Wjeżdżamy znowu w jakiś odcinek chyba wąski. Muszę ustąpić nadjeżdżającym sprzeciwka. Widoczność słaba, czy tutaj coś sprzeciwka jedzie.
gdzie musimy maksymalnie uciec do prawej strony. Udało się, można powiedzieć, uciec. Ciężko teraz wyczuć przy tej pogodzie, czy tam rzeczka, czy to nieutwardzona droga. Tutaj zwróćmy uwagę, cały czas jedziemy takim odcinkiem dosyć wąskim. Jeszcze tutaj to, co widzę na podglądzie nawigacji, jeszcze 800 metrów mamy do miejsca, gdzie będę skręcał i wygląda mi to, że będę skręcał w lewo. Jakość tej drogi też jakaś super idealna nie jest, ale jedzie się, można powiedzieć, dość dobrze. Uważamy tutaj na pieszych z pieskami. Aby nieopatrznie. Za 300 metrów skręć w lewo. Będziemy jechać w lewo, więc szukamy sobie miejsca, gdzie tu ten skręt w lewo będziemy mieli. Te skrzyżowanie. Skręć w lewo. Następnie skręć łagodnie w lewo. Idziemy w lewo, a następnie w lewo. Ulica Głazówka. Skręć łagodnie w lewo. To widzi, jako że tu w lewo jedziemy. Tak by wyglądało. Dziwne, no bo tutaj jechaliśmy bardziej na wprost niż w lewo. No ale nic, za kilometr powinienem znów jechać w prawo. Tak mi to tutaj wygląda. Jedziemy teraz lasem. Przed chwilą jechaliśmy drogą bardzo wąską, dla odmiany teraz jedziemy drogą fajną, bardzo szeroką, no ale o dość słabej nawierzchni, więc tutaj no myślę, że 40 to jest maks, jeżeli chodzi o jazdę. Ja tak właśnie teraz jadę 40 na godzinę. Za 300 metrów skręć w prawo. No i dobrze, że mam dobre zawieszenie, bo można by oddać wczorajszy obiad. Tak wygląda mniej więcej ta droga. Skręć w prawo. W prawo, dobra, tutaj. Ulica Brzozowa. Za 600 metrów skręć w lewo. Tak mi się wydaje, że już jesteśmy w Łasach. Tylko że nie widziałem tablicy. Nawigacja na początku pokazywała, że powinniśmy do dworca dojechać w ciągu 12 minut. Jedziemy 10, więc podejrzewam, to już są Łazy, jak nic.
już jesteśmy w Łazach. Szkoda, że nie było tabliczki Łazy. Oczywiście Wiesiółka to również wieś położona w gminie Łazy, więc skręć w lewo. Żadna różnica. I skręcamy w lewo w ulicę Wiejską. No, skrzyżowanie, powiem wam, dosyć trudne. Przede wszystkim dlatego, że usytuowane na wzniesieniu, a wiele osób uczących się jeździć bardzo nie lubi tego typu skrzyżowań. Ciężko mi powiedzieć, jak ta ulica Wiejska wygląda w ciągu tygodnia. Jak już wspominałem, nie znam na tyle Łaz, aby tutaj co do natężenia ruchu się wypowiadać, ale na pierwszy rzut oka skrzyżowanie wygląda na miejsce dość trudne do przejazdu. Jakieś zrujnowane zakłady tam po lewej, co to by było? Nie wiem? To? Nie, tam po lewej coś mi minęli, nie. Takie zrujnowane. Tu chyba gdzieś jesteśmy w centrum. Tak. Łaz. Nie wiem, gdzie nam tu każe jechać. Nie mówię ani. No nie mówiła właśnie. Skręć w prawo. Następnie skręć w prawo. No i tam mi tu prosto miałem chyba jechać. Nic nie mówi. Powrotem gdzieś tu. W prawo. Skręć w prawo. Następnie skręć w prawo. Tam, gdzie nie trzeba, pogada o skręcie. Gdzie droga leci w prawo, to on każe. Prawo jest. No dobra, no. Żeby my tu przyjechali z powrotem. Skręć w prawo. Na tą drogę, co my byli. Tak jest, na tą Wiejską. Ulicę, tak jest. Czyli tu będę prosto. Za 300 metrów skręć w lewo. W lewo jest zakaz, więc jedziemy tutaj zapewne w prawo. Znaczy prosto. W sensie. Czyli od prawej trzeba ustąpić. Skręć w lewo. Następnie miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Czyli jedziemy z pierwszeństwem. Tu jest ta stacja. Do kolei my dojechali. Tak jest. I dojechaliśmy do parowoza. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Tak jest. I dotarliśmy do stacji w... To i na stacji lokomotywa ciężka. Łaza. Ja jestem ciuchcia parowa, paruje we mnie woda. Bym ruszyła przed siebie, musisz wodę zagotować. Ładujesz do mnie węgiel i dobrze go rozgrzewasz. Ciepełko grzeje wodę i woda się podgrzewa. Spójrz, jak gorąca woda zaczyna parować. Gdy kłęby pary wpadną w tłok, ten zaczyna pracować. W prawo i w lewo tłok nabiera tempa. Napędza moje koła i powoli się rozpędzam. Śmiga lokomotywa, sunie przed siebie. Przed nią tory, za nią sznur wagonów jedzie.